Mazursławice są znane głównie z muzyki. Może jeszcze z kwiatów się staną znane. Kilkaset kwiatów i 11 wystawców. Tak w skrócie można podsumować Międzynarodową Wystawę Kwiatów Lata i Kompozycji Kwiatowych, jaka odbyła się 3 i 4 sierpnia w Mysłowicach. Takie inicjatywy jak Wystawa Kwiatów to są bardzo dobre pomysły z tego względu, że nie samym chlebem człowiek żyje. Śląsk nie może się kojarzyć tylko z ciężkim przemysłem. W kwiatach jest zawartych tyle piękna, że warto robić tego typu wystawy. Każdy z nas ma w swoim domu kwiaty. W końcu w niezastąpiony sposób upiększają one nasze otoczenie i oddziałują na nas nie tylko wizualnie, ale i zapachowo. Wszystko są nowe piękne kwiaty. Dalie, mieczyki, wszystko piękne, naprawdę. Trudno się tak cokolwiek zdecydować. Powinny być częściej takie wystawy? Pierwszy raz w Mysłowicach międzynarodowa wystawa. Tak. Znaczy, ja w ogóle nie jestem z Mysłowic, tak że przyjechałam tutaj tak w odwiedziny, ale wydaje mi się, że tak cieszy oko i już tak powiem nie tylko oko, ale też serce, wydaje mi się, jak na początku było powiedziane. Robi wrażenie naprawdę. Przepiękne kwiaty, bardzo mi się podoba. No każdy jest cudowny. No sama bym, mam wybrać jakieś dalie, mieczyka, kompozycję i nie wiem sama co mam wybrać, naprawdę. Wszystkie są tak przepiękne, że no wszystkie bym wzięła do domu. Także nie miałabym naprawdę co wybrać. Trudno to jest ocenić, która jest najpiękniejsza, bo jest tyle pięknych kwiatów, ale wybrałam sobie kompozycję, nie pamiętam nazwy. No jest tyle tego różnego piękna, że naprawdę trudno jest się zdecydować na jedną rzecz, taką zdecydowanie piękną, ale jest bardzo mnóstwo cudnych kwiatów. Dla niektórych kwiaty to jednak wielka pasja i sposób na życie. Kwiaty dali są przepiękne, wielokolorowe, różnorodne, wielkościowo, bo są dalie o wielkości kwiatów około centymetra, ale też i 35 centymetrów. Także jest wielka różnorodność, kwitną praktycznie od lipca aż do mrozów. I są ogromnie dekoracyjne w ogrodzie. Myślę, że w ciągu dnia całego tutaj się przewinie bardzo wiele osób, zupełnie pewnie niezwiązanych z kwiatami, ale no mało jest chyba ludzi, którzy nie lubią kwiatów, czy nie lubią patrzeć na kwiaty, czy którzy nie dają kwiatów. Tutaj trochę zawrót głowy ma się po wejściu, szczególnie jak się ma wybierać spośród tych setek kwiatów jakiś jeden. Ale rzeczywiście to jest takie wydarzenie dla każdego chyba. Najpiękniejsze kwiaty hodowców z Polski, Słowacji i Czech można było oglądać w sobotę na Słupnej. Poprosiliśmy naszych kolegów z Czech i Słowacji, żeby w tym uczestniczyli, bo trzeba powiedzieć, że główną atrakcją tego są jednak mieczyki, których koledzy się specjalizują. I oni przywieźli mieczyki, my przywieźliśmy dalie. Prawdziwa nazwa tych pięknych kwiatów to są? No to są mecziki, które są praktycznie pochodzą niegdzie z Južnej Afryki, te pôvodne botanické druhy. A teraz my sme už krížili, šlachtili a máme nové mečiky. Máme tu takéto maličké, to sú miniatúry, alebo pixiola sa tomu hovorí. Potom sú strednokviaté i veľkokviaté. I potom, ktoré majú super špeciálne farby, to sú exotičné. Napríklad toto je exotičná gladiola. Exotičná preto, že má tak špeciálne krásne také obruby biale. Tu po kraji lupienov kviatov má také krásne okraje, tak toto je exotičná gladiola. A môžete zobrať tú hornú časť a to je mysmyslovice. To je novo pomienováno dneska. To ja si vyberiem sám, že čo chcem vyšľachtiť, dať dohromady tých dvoch rodičov. Ja teraz zoberiem z jedného rodiča, zoberiem tieto pelnice, čo sú tu, a dám na maminku semka zase na bliznu. Ten pel odtiaľ to ide sem na bliznu i potom sa narodí nový. Áno, áno, z tých dvoch kvetinek. A potom sa urodí napríklad Orange Expert, sa urodí ako nová odroda, špeciálna, ktorá vyhráva, to je Orange Expert. Tak to je úplne, tu sú rodičia a toto je ich potomok. Organizatorami wystawy był Rybnicki Klub Miłośników Kwiatów oraz firma Purus z Mysłowic. To pan prezes, który nas wspomaga w naszych działaniach, poprosił nas, żebyśmy nie zrobili wystawy w Mysłowicach.
I dwudziestolecie firmy Purus i z tej okazji prezes prosił, czy nie można by było uświetnić tego spotkania, takiego dwudziestolecia właśnie kwiatami. To właśnie RKMK Piotr Wistuba i prezes firmy Purus Bernard Pastuszka postanowili zorganizować po raz pierwszy taką wystawę w Mysłowicach. W zeszłym roku byłem uczestnikiem wystawy w Rybniku, no i zainspirowało mnie to i tak sobie pomyślałem, że na przyszły rok, to a co się stało teraz, właśnie są takie rocznice, które jak gdyby pozwolą też jeszcze jak gdyby przyozdobić trochę ten wymiar dwudziestolecia, nie tylko holdingu, bo holding oczywiście jako firma bardzo duża, my jesteśmy tacy troszeczkę malutcy, ale wywodzimy się z Mysłowic i ja jako mieszkaniec też Mysłowic mówię tak, że trzeba było to zrobić. To był nasz obowiązek. I to właśnie oni wraz z prezydentem Edwardem Lasokiem i minister Elżbietą Bieńkowską dokonali uroczystego otwarcia. Czy patrząc na nasze miasto Mysłowice, na tyleż klombów różnistych, czy myśli pan może o tym, przemknęła panu taka myśl, żeby takie kwiaty piękne zagościły w Mysłowicach, na klombach, na, nie wiem, w parkach może? Jeżeli chodzi o obsadzanie klombów, jeżeli chodzi o upiększanie miasta, no serce by się cieszyło, żeby coś takiego zrobić. Zwłaszcza, że w parku mamy też kawałek infrastruktury, która ma zasilać tą małą fontannę. To samo jest na rynku, to samo jest na promenadzie, czyli ja już 3 miejsca wymieniłam, w których pan mógłby jakby spojrzeć swoim fachowym okiem. Czy jednak nie warto tam o czymś takim pomyśleć? Myślę, że tak. Myślę, że to na pewno jest na przyszłość, ale trzeba się do tego przygotować. Podczas wystawy przeprowadzono konkursy mieczyków, dali, kompozycji i lilii. To mamy dwa rodzaje konkursu przy tej towarzyszącemu tej wystawie. Pierwszy to jest jakby najważniejszy, to jest konkurs publiczności. Gój, kwiat, o tak to można powiedzieć. I kompozycji. To jest wybór dla laika, który się nie zna na kwiatach, który jakby nie żyje tym, nie wkłada w to takiego serca na co dzień, jest bardzo trudny, ponieważ to są, no wszystkie z nich są piękne. Pan prezes tutaj mi mówił, że jak porównuje w czasie tych różnych wystaw wybory publiczności, to one się powtarzają. Mnie się to wydaje niemożliwe, bo mi się wydaje, że tutaj każda osoba mogłaby co innego wybrać. No zobaczymy, ja wybrałam jednego mieczyka, jedną dalię, ale czy to się pokryje z wyborami innych, to nie wiem. Na najpiękniejsze kwiaty głosowali nie tylko organizatorzy, ale też zwykli przechodnie, którzy doceniali najładniejsze okazy. Przejść i powiedzieć, o, ta jest najładniejsza. Kategoria mieczyków była podzielona na kilka podkategorii. W mieczykach grupy do 200 najpiękniejszy okazał się Xixi, Petra Lelka ze Słowacji. Drugie miejsce zdobył Petr Mimranek z Czech za swoją Oliwię. Trzecie miejsce Józef Kocian ze Słowacji za Black Pearls. W kategorii mieczyków grupy 300 wygrała Chambałamba Mari i Mari Kajsowie ze Słowacji. Drugie miejsce przypadło kwiatowi Assol Petra Mimranka z Czech, a trzecie Jurajowi Belicka ze Słowacji za Inę. Mieczyki grupy 500 były zdominowane przez Słowaków. Pierwsze miejsce otrzymał Bombaj Dusana Wiludy, drugie Madonna Petra Lelka, a trzecie kosmetycka Mari i Maria Kajsowie. Wśród mieczyków egzotycznych za najpiękniejszy uznano Narok Egzotik, na drugim miejscu Sprawna Suzan i na trzecim Ostrolaski. Wśród siewików mieczyka wygrał Peter Lelek, drugie miejsce przyznano Jurajowi Belicce, a trzecie Lubomirowi Ryparowi. Najwyżej oceniono siewkę Petera Lelka i to również on został zwycięzcą w punktacji ogólnej. Oceniano także dalie, których wystawiono około 350 łodyg, wśród których było ponad 250 odmian. Prezentowało je trzech wystawców. Bezkonkurencyjny okazał się Andrzej Surma, który zwyciężył w każdej z możliwych kategorii. Ostatnim z konkursów był konkurs lilii. Tu dwa pierwsze miejsca zdobył Piotr Wistuba. Na trzecim stopniu podium oplasował się Henryk Kliszcz. Pierwsza międzynarodowa wystawa kwiatów lata i kompozycji kwiatowych była bardzo udana. Organizatorzy nie ukrywali, że chcieliby, aby to wydarzenie wpisało się na stałe w harmonogram imprez w Mysłowicach. Już na pierwszej wystawie udało się pozyskać hodowców kwiatów z zagranicy. Myślę, że jeżeli ten pomysł będziemy realizować nie tylko z okazji okrągłych rocznic, ale systematycznie co roku, to ta wystawa na trwałe wpisze się w kulturalne wydarzenia Śląska. To, co pan prezes powiedział, uda się to na przyszły rok również i wpisze się to w kalendarz jak gdyby mysłowickich jakichś tam dni. Niekoniecznie mogą to, ale sierpień to jest takim miesiącem, gdzie te kwiaty są najpiękniejsze i zresztą to widać. Patrząc po ilości osób, które tutaj są na samo otwarcie, mam nadzieję, że to będzie takie, że to się stanie taki stały punkt jednak w Mysłowicach. Tak, to pierwsza i nie ostatnia. Proszę tu deklarację złożyć. Pierwsza i nie ostatnia? Na pewno nie ostatnia. Ja też składam, że nie ostatnia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wystawa nie mogłaby się odbyć, gdyby nie hojna pomoc sponsorów Katowickiego Holdingu Węglowego, Katowickiego Węgla, GTS, WS Wesoła, Trojak Mysłowice i Wampol Mysłowice.